Królem Miłosierdzia. To tytuł naszego 16. już w historii naszego gimnazjum misterium. Bardzo serdecznie witam w imieniu pani dyrektor, nieobecnej dzisiaj z powodu choroby. Witam w imieniu również grona pedagogicznego, uczniów aktorów i uczniów chórzystów. Tegoroczne misterium jest wyjątkowe, bo w wyjątkowym czasie, w roku miłosierdzia. Dlatego główny nacisk kładziemy właśnie na krzyż, który jest źródłem miłosierdzia. I wyjątkowy też dlatego, że po raz pierwszy oprócz uczniów biorą w nim udział nauczyciele. Może wymienię główne role. Pana Jezusa gra katecheta, pan Paweł Pieczątka, świętego Piotra, błahista, pan Wojciech Bytel, anioła, pani germanistka, Katarzyna Kubiczek, niewiastę jerozolimską gra również błahistka, pani Dorota Borowska. Ja również jestem kobietą, niewiastą jerozolimską, która prowadzi ten nasz spektakl, ale mamy również narratora literackiego, którym jest Ola Kaluża, i narratora muzycznego w roli Pauliny Czypek. Bardzo serdecznie zapraszam na ten spektakl, ale chciałabym, żeby to nie był tylko spektakl, ale przeżycie w tym tygodniu, wielkim tygodniu i roczniu miłosierdzia. Czujmy się przeniesieni w formie retrospekcji o prawie 2000 lat do Jerozolimy i przeżyjmy to, co tam się wydarzyło. Przeżyjmy mękę i śmierć Pana Jezusa. I wsłuchajmy się w te piękne pieśni. Jeszcze raz bardzo serdecznie zapraszam. Rozmyślam nad miłością, co świat znaczyło mocno i uczy się pojmować ją. Rozmyślam nad dobrocią, co czyni źle nie mogła, choć wokół wyszydzamy. Przyszło ci dźwięk.
Judaszu! To mnie woła! Judaszu, co tu robisz? Mistrza sprzedajesz? Nie mam czasu! Judaszu! 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 Kto mi tu przeszkadza? Nie mam czasu! Cóż to znowu? Judaszu, nie masz czasu? Pamiętaj, że obiecałeś Sanhedrynowi. Słowa musisz dotrzymać. Na twe życie. I na moją śmierć. Nie, nie lękaj się. Czekam. Pieniądze masz? Jeszcze będziesz miał wdzięczność Sanhedrynowi. I pieniądze, i pieniądze. Dźwięczne żydeszne. Ja sobie robić muszę. Słuchaj, trzeba się pospieszyć. Widziałem mistrza idącego w tę stronę. Srebro, srebro, w to mi grali. Ty mi za to duszę daj, duszę daj. Duszę, duszę, ja srebro mieć muszę. Przez 3 lata, co mi dał. Czy ja kiedyś srebro miał? Czy ty kiedyś srebro miał? Wszystko zatem przewidziane. Trzeba się pospieszyć. To będzie ten, którego pocałuję. Chwyćcie go. To. Ręce kajdany. Mistrz Płemany. Przez 3 lata, co mi dał. No co on by to imię? Świąt warta wszyscy uczniowie. Trzeba ból ogromny i cierpi Bóg człowiek. No. Dokąd idziesz, panie?
Szymonie, Szymonie, tej nocy wy wszyscy za mnie zwątpicie. Panie, nie zapnę się Ciebie. Nie zaczynę się Ciebie, mistrzu. Tej nocy, Szymonie, trzy razy się nie zaprzesz. I wtedy go chwyćcie i bierz. Przyjacielu. Witaj, prawda. Po co przyszedłeś? Szymonie, schowaj miecz. Schowaj miecz, tak stać się musi. Musi się tak stać, żeby spełniła się misja, którą dał mi ojciec. Widziałam Ciebie z nim. Ty też byłeś z Galilejczykiem. Co Ty mówisz, kobieto? Co Ty
Przysięgam. Ludzie, ten człowiek to jego uczeń. Zaklinam was. Nie łączcie mnie z tym człowiekiem. Nie znam go. Nie znam go. Nie znam tego człowieka. Niech będzie obliczony.
żona Miguela wstawia się za Jezusem. Nareszcie. O Bóg, jak się dziś zwiększony? Ten Mesjasz, ci Żydzi. Co uczyniłeś, Piłacie? Czy obroniłeś Mesjasza, jak należało? Tak, już skończyłem to obietnicę. Widzę go, ciągle go widzę. Nie przyłożyłeś ręki do zbrodni, on jest niewinny. Płaczesz, Robo, za nim, ty, moja żona. Wiesz, że kłamali, znasz obyczaj, dobrze wiedziałeś, że nie mam nic winy. Wszak go broniłem, kobietą jesteś, tak się zdaje. Histeria. Thank you.
ofiarę ktoś dla inna. Teraz jestem rządcą idei, mam wpaść mi łaskę. Czym wtedy będę? Cóż mi pozostanie? A godność i macie? Godność? Dla kogo problem? Dla kogo? Choćby dla prawdy, Piłacie. Zawiśnie na krzyżu. Będzie po kłopocie. Żegnaj, Piłacie. Około gwar 1100. Pytanie. Gdzie się podział duch? Uliczny z wielkich miast. Nie ma miejsca dla niego. Spoglądasz twardzie ludzi tam. I widzisz mnóstwo drwin i zła. Miliony osób tonących w bagnie grzechu. Ostrym żwirem czoło rozdarła.
tysiąca stóp. Poświst przekleństw i szum rozgwaru. Wokół bluzkot miliarda stóp. Tych, co przeszli i tych, co przejdą. Tych, co znowu wiodą cię w grób. Nie zdejmę krzyża z mojej ściany. To żadne skarby świata. Bo na nim Jezus ukochany, grzeszników z nieba brata. Co to? Co się dzieje? Co te grzmoty znaczą?
Twoje obejście. Istotne, ten był Synem Bożym. On był niewinny. Prawdę powiadasz, o Synu Bożym grzech ten nam przebacz. Prawdziwie ten był Synem Bożym. Scena 10. Krzyż, drzewo życia i źródło miłosierdzia. Czy święty?
ale niech gwiazdami rozbłyska w ludzkich duszach spalonych przez grzech, by mogły na niebie zmartwychwstać. Tutaj jedna noc, jak nie mieli noc na złoża, zmartwychwstaniem Syna stanęła nad światem i trwa, i rozświetla dalekie rozdroża, wiodące w wieczystą zatratę. Tutaj jedna noc, straż oślepiona, krzyk niebias, anioł i otwarony głaz, otwierający perspektywy nieba. Tutaj jedna noc daje nam siłę w nadziei, że za Judasza wolno się modlić, że i za siebie wolno się modlić, choć kur podszykryt zapieje. Dziękujmy Jezusowi za wszystko, co nam dał. Za Jego śmierć na krzyżu, przez którą zbawił nas. Za to, że wśród nas przebywa, jak obiecał w słowie swym. Wznieśmy ręce w stronę nieba i chwalę Go. Pierwszy nauczyciel w pełni oddany.
ukazujecie tym młodym, pomagacie im dostrzegać te różne uzdolnienia, wyciągacie. To nie tylko tak złe, ale my wszyscy to też oceniamy. To jest coś wspaniałego. Widzimy, ilu tu jest artystów. Tak patrzyłem, no i jeden by mógł w teatrze gdzieś zagrać, czy w filmie jakimś. Pięknie by było, ale to jest coś pięknego, żeście się zaangażowali. Najlepszym jest przykład, który pociąga. Także słowa to tak nie pociągają, ale przykład. Tak, to jest coś wspaniałego i Bóg za to. Ja dziękuję Wam wszystkim, nauczycielom, wychowawcom, no i Wam, drodzy, którzy przybyliście tutaj, żeby zobaczyć tą troszeczkę na stało, które usprawiedliwia też ten czas, bo to jeszcze niektórzy raz nie powrócili, a inni obiad jedzą. Także Wam serdeczne dzięki i życzę wszystkim i artystom, i Wam, drodzy nauczyciele, a szczególnie Pani Kubińskiej, która który raz to już na nim prowadzi. 16 raz, ponieważ na scenie. O, właśnie. Zapłać Wam wszystkim i uczniom i jednocześnie życzę przede wszystkim takich radosnych, pogodnych świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Dużo, dużo optymizmu życiowego, mimo że tak się zdarzy jak Jezusowi, że tego człowieka zniszczyć, chcą zdeptać, czy wdeptać w tę ziemię. Nie da się. Z Jezusem zawsze odniesiemy pewne zwycięstwo i my z Nim też pójdziemy na co dzień. A teraz już jeszcze o wiele ktoś mają słowo, więc ci nasi nauczyciele, tak wiedziałem, że mam taką zdolność, więc to jest coś pięknego. Pani Małgosia też się zaangażuje w przyszłym roku. Ładnie, więc teraz.